Jak transportować rower gastronomiczny? Oto jest pytanie. Mędrcy myślą o tym od wieków, ale my mamy na to odpowiedź. Oto jest przyczepa do transportu. Chcecie dowiedzieć się więcej? Oglądajcie. Kochani, tak jak wspomniałem, wiele osób pyta, jak transportować rowery nasze gastronomiczne. Niektórzy mają samochody, niektórzy mają jakieś typu Ducato, Transity itd., itd., itd. Niektórzy mają punkty stacjonarne, inni mają napędy, a jeżeli tego nie macie, to super rozwiązaniem jest przyczepa do transportu właśnie naszych rowerów i taką dzisiaj byśmy chcieli Wam pokazać, trochę więcej o niej opowiedzieć. Przyczepa, jak widać, zrobiona bardzo estetycznie, standardowo w kolorze szarym. Wysokość w środku to około 1,80 m i długość około 4 m, także spokojnie rower do środka się mieści. I teraz pokażę Wam, jak to wygląda, jak wygląda takie zapakowanie roweru, czy to można zrobić samemu, czy to jest łatwe, czy to jest trudne. Także mamy tutaj naprawdę taki bardzo solidny zamek. To się trzyma tutaj na takim solidnym zawiesie. Są uchwyty do wyciągania. Są siłowniki. To zobaczymy później przy zamykaniu. Tak naprawdę te siłowniki pomagają. Przy otwieraniu troszkę gorzej, ale to widzisz. Przyczepa jest właściwie otwarta. Tutaj jakby to się otwiera. I teraz uwaga, co się dzieje. Podnosimy sobie to. Musimy sobie to szarpnąć. I otwiera się nam piękny kawał w dół. Także tutaj myślę, że będzie w granicach 40 cm, więc tak naprawdę ten podjazd jest bardzo delikatny, ale tak naprawdę nie pchacie tego roweru sami, bo w środku mamy wyciągarkę. Zobaczcie, jak to wygląda bardzo fajnie w środku. Ja mam około 1,80 m, tak wspominałem, więc ja tutaj jestem na stojąco. Na samym końcu mamy wyciągarkę, ona niestety w tej chwili nie będzie działała, ponieważ przyczepa nie jest podpięta, no musi mieć zasilanie. Natomiast jeżeli to zasilanie będzie, to spokojnie da się to wyciągnąć. Tutaj na dole mamy co chwilę takie fajne uchwyty, także tych uchwytów jest w sumie 8. Przy naszych rowerach też są takie uchwyty, także pasami można sobie to w bardzo prosty sposób spiąć. Tutaj dodatkowo mamy oświetlenie, czyli gdybyście z kolei jakąś wieczorową porą chcieli się zapakować, rozpakować, to po prostu macie taki przełącznik 01, jest bardzo fajne oświetlenie, no znowu nie działa, tylko ponieważ przyczepa nie jest podpięta, jeżeli będzie podpięta chociażby do samochodu, no to wszystko będzie to działało. Także naprawdę miejsca jest brud, możecie zapakować również jakieś swoje dodatki typu, nie wiem, kubki na kawę, czy tam może nawet i lodówka by na końcu wyszła, gdyby miała zasilanie. No co tam chcecie, to zapakujecie. Może przyda się też na wakacje jakimś innym czasem, a nie tylko na rowery. I teraz jak się to zamyka, czy jestem w stanie to zrobić samemu? Otóż jestem w stanie przez rzeczone wcześniej siłowniki, czyli biorę sobie taką klapę, podnoszę sobie i właściwie jedną ręką bez jakiegoś większego wysiłku zamykam, to sobie dochodzi i w tej chwili łapię sobie tutaj ten zawias, no i muszę go oczywiście dopchnąć. Teraz w tym miejscu zamykam sobie przyczepę, no i mamy pełne bezpieczeństwo, czyli nawet ona może służyć jako forma garażu, czyli jeżeli nie macie takiego miejsca u siebie, pod tytułem musicie wynajmować takie miejsce, jakiś garaż, magazyn, czy też po prostu oddawać swój w zamian za posiadanie swojego samochodu i trzeba oddać to dla roweru, to myślę, że taka przyczepa jest bardzo fajnym rozwiązaniem, to jest wszystko szczelne. Można w tym to przetrzymywać, transportować i naprawdę jest to bardzo wygodna sprawa. Gdyby to było dla Was ułatwienie, piszcie, dzwońcie do nas, będziemy Wam podsyłać więcej informacji. Mam nadzieję, że podobała Wam się taka przyczepka. No i co? Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.